Good evening and welcome to Moomba Salva. How much wood does a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? No, także witamy, oglądających w specjalnym odcinku Bandy Frajerów, kiedy postanowiliśmy zająć się pewną interesującą grą od NASA, która nietypową, jest bardzo nietypową. It provides a realistic simulation of life on a satellite. Na satellite, tak. Nawet tam ci powiem ile pan, słuchaj. Tak. No nic, to co? Start game, panowie. Start game. No to ready, kliknięcie. The game. Creepy. Ha ha ho. Ha ha ho. Intro. Crater. Patrz, rok 2025, dlatego 3 lata przed nowym Deus Exem. Starbase Alpha, this is Research Team Beta. Over. Copy that, Beta. Go ahead. We're returning from the field. We should be back at the outpost. I to będzie ostatni raz, kiedy nasi astronauci przemówią ludzkim głosem. Tak. Copy that, Beta. We'll see you in 5 minutes in that. A teraz mi się przypomniało, była kiedyś taka jedna gra, tylko tytułu nie pamiętam, że jak ktoś mówił do mikrofonu, to bohater otwierał usta w rytm tego, co mówiłeś. To był Half-Life 1. Na pewno? Tak, działało to też z voice chatem, o dziwo. No właśnie o to mi chodzi, tego voice chata całego. No to Half-Life 1 był. No i mieli takie kontrolerie, ale... Ale Half-Life 1 to Half-Life 1, ale czymś później to też jeszcze było. Nie mogę sobie przypomnieć, co to było. Może... To jest pytanie podstawowe, jak się w to grało, bo... Nie mam pojęcia. Ja w to nigdy nie grałem. Ja grałem w to raz chyba. Nice. Intro dobra, odejmowane. W skrócie asteroid pierdolnęła i musimy naprawić coś tam. Tak, ale to, że... Boże... Kurwa... Interfejs mnie zaatakował. No właśnie mnie za... No tak... A to... Kurde, on jeszcze sam się ruszy ten interfejs. Damaged equipment is indicated by a colored icon on your map. We must repair our base and restore oxygen production. Jesus Christ. No, ale tak, mam pytanie, to się tak powoli porusza? Tak. A nie ma nitra? Nie ma. A, welding torch trzeba jeszcze do tego. Musisz mieć łazik, żeby się w miarę szybko poruszać. Good evening and welcome to Moonbase Alpha. A teraz gdzie po tego się szło, bo to nie pamiętam. Tu? Welding torch, no. Czekaj. Gdzie welding torch? Nie, to bo nie znalazłem go, tylko... Ta? You are welding this door. I am welding this door. No, Dad, no. Dosh. Grab it while it's hot. Patrz, nie mogę... przeskoczyłem. Tu chyba są jakieś... coś leży. Tu jest jakaś ten... toolbox jest. Get welder, dobra, to ja biorę welder wtedy. Tak. Ale jaka dramatyczna muza. O, bacon znalazłem. Bacon. Let's get ready to run away. A co to tu robi w ogóle w tej grze? O kurwa, co to się robiło? Pamiętam już to. Highlight your desired action and no leave click. Tylko, że chyba tylko jeden toolbox tu jest. To ja mogę chodzić i zwiedzać na przykład. No nie, a nie, jest tu jeszcze toolbox. Jest toolbox, są toolboxy. Ale tylko ręczce mogę wziąć. No. Nie, jednak da się kupiegać chyba. Jej, naprawiłem coś. Hurra! Jeszcze pożyjemy 3 minuty dłużej. No. O, właśnie, bo my, drodzy oglądający, gramy na
czas. Czyli no, mamy jeszcze 22 minuty, zanim zdechniemy. Mam pytanie, a co było w tym SSR, który teraz podniosłem? A gdzie łazik jest w ogóle? Łazik jest chyba po drugiej stronie mapy. Albo go nie ma w ogóle. Nie, musi być, jest łazik, musi być. Musi być łazik gdzieś tam. I am welding this door. This door. I am welding this door. 0 kW incoming, no to słabo, słabo. Także my jesteśmy Power Rangers, moi drodzy. Ja jestem różowy ranger. Coolant leak detected. O kurwa. A ja jestem zielony. Muszę robotem być, żeby tutaj móc podjechać. A w ogóle był zielony ranger? Był. Był. To był ten tajemniczy ranger, który kurde nigdy nie był z drużyną. A zawsze jak tamtym się coś jebało, to musiał przyjść i wiesz. Save the day, wiem. No. I on miał, kurde, nóż, który też był fletem i mógł na nim grać. Było. Grać na nożu, to za bezsens. No nie? Yay! Woo! Jumping the line. Za bezsens. A ja tu jakieś pałki znalazłem. Beacon. Big American EPS. Beacon. Young man. Słyszysz? Beacon. Beacon. Co jest critical? Critical 1, nie wiem. Zepsuliście w ogóle już coś, zaraz przegramy w 3 minuty. No nie wiem, coś zepsuliśmy. A do czego jest ten beacon? Beacon? No to nawet tym, łazik można było jeździć nawet czymś, jakimś tam głównym takim. No pamiętam. Właśnie robotem, a robot... Nie robotem, całym był też pojazd, można było pojazdem tu jeździć. To może w freeplayu tylko jest? Nie, chyba nie. To gdzieś tam, no właśnie może tam wiesz, nie wiem w sumie dokładnie co było. Dobra, do Landera nie ma po co iść, już widzę. A ja wbiłem beacon. Beacon? Ziemię i teraz tego. No. Błyska. Ja to kurwa naprawiam, byście mi pomogli, a nie. No właśnie, chodzi... Aha, critical jest ten, na mapie. To ja naprawiam tego criticala, tak jakby. No bo właśnie problem jest taki, że ja nie bardzo mam co naprawiać. A ja nie mam Worldera? Nie, tylko ty jeden masz Worldera, ja mam wrench. A ja mam puste łapki. Także a nie można tego? To nie można... Można gdzieś tam... Coś tam można było wtedy jeszcze. No właśnie wręcz mogłem wziąć. I wziąłem. Ale nie mogłeś tego? A nie ma łazika gdzieś tutaj? No właśnie nie widzę go. Chyba, że przejdę się do paliwa tam, ale... No przejdź się tam, zobacz tam, może tam coś jest. Ja pamiętam, że my z olejem łazika mieliśmy kiedyś. To się przejdę. No, także my, kończąc mój schemat myśli, który zakończyłem dobre 5 minut temu, my jesteśmy Power Rangers. Ja jestem różowy i mam prawdopodobnie cycki. Ogólnie nie chcę się bawić, ale chyba każdy ma. No wiesz, cycki a piersi to są dwie różne rzeczy, a ja na swoje cycki pracowałem długo. Okej. Okay. Wiesz ile... Ja tu 2 minuty to spawać będę jeszcze, więc wiecie. Widzę, to możesz sobie pójść zabić kawę. No, także moi drodzy oglądają to wiesz, kraje... to trzeba łączyć, pojawia się taki schemat układu scalonego i trzeba łączyć kreski. Tak, łączyć wątki. Łączyć kropki właśnie takie, no. Które są zaznaczone, nie? No, mogę się... Kurde, ale wy mi powiecie, co ja mam tu robić przez 18 minut? Nie wiem, Lechu, znajdź tego, możesz znaleźć łazika na przykład, nie? Bo... No dobra, tak ja właśnie to szukam, ale coś go nie widzę. Ale znalazłem coś, co leży, ale nie mogę tu podejść, bo kulant. Power cable? Mighty quest for every food. Tak. Settlement oxygen, nie ma oxygen. Ale muza jest tak dramatyczna. Muza przypomina mi takie niektóre tego, strzelankowe produkcje, które chciałem być kopią Duma w latach 90. i taki właśnie w mini pierdoły leciał. No nie? Nie ma nic tutaj przy tych. Kurde, te wszystkie chyba heretiki, ten taki inny pierdoły też taką muzykę miały. No, miały. Ale ona była słaba. Kto to tam biegnie na kamienie? Ja, bo szukam daj łazika. Kamienia! A jak, czym się charakteryzuje łazik, żebym go jak go tego... No właśnie, problem polega na tym, że nikt z nas nie pamięta.
Ja pamiętam, było podczas ekranu ładowania łazik, który tam był. A no tak, było, ale co z tego, jak nie ma żadnych... Ja już chyba wiem, co jest łazikiem. To do czego biegnę? Tak, tak mi się właśnie wydaje, jak z górki patrzę. No to jest... Ewentualnie w najgorszym wypadku nie ktoś weźmie ten tutaj, gdzie ja jestem, jest ten kapler taki, to można go wziąć, bo trzeba go tam wymienić w jednym miejscu. Co, da się do tego, czy tam wejść? Kurde! Masz panel słoneczny obniżę. Będę naprawiał go tam pewnie, chyba że potrzebny jest ten. Chyba niepotrzebny jest śrub, no. Ręcz? Nie, repelem wtedy mogę spróbować chyba ręczem, nie? Uwaga, panie Michale. Właśnie. Rover power. Rover power. Czemu się tak przystaliśmy do tego? Właśnie nie wiem, i czemu prowadzimy tyłem? To jest zagadka. Co znaleźliśmy? Coś tam czy? No, rowera znaleźliśmy i teraz staramy się jeździć i znaleźć robota. L. A passenger A passenger is boarding. A dobra, to nie jedziemy do iglusami? Equipment shed macie za plecami, kuchun z foty. Nie. Na mapie, zobaczcie sobie na mapie, macie. O Jezu, ta gra ma mapę, zapomniałem. Ja właśnie... Masz equipment shed, kurde. Ja zrobię screena i potem sobie zobaczysz, jak ta mapa wygląda. To jest czarna plama i nic poza tym. Masz napisane, gdzie jest ten equipment shed, tam jest glina. I tam prawdopodobnie jest ten łazik. O, no. Ale mamy jakiś łazik. Tak, to no. To wyłazimy. Wyłazimy z łazika. Former pilot left, you are now driving. No teraz opowiadam. No to jedź gdzieś, a ja wezmę ręcz, żeby to naprawiać. Baterie słoneczne? Znaczy nie, najpierw to ja miałem zbadać, czy łazik jest w equipment shedzie. A wiecie, że trzeba będzie kable jeszcze podłączyć, te takie luźne, które są tam, i ten kapler, jeden kapler tam leży i trzeba będzie go podłączyć zaraz. 15 minut. Tools. O, tu wszystkie toolsy są. Welding torch też mogłem wziąć. Zajebiście. Construct robot. Robot with welding torch. No. Ty, jak ty wtedy, panie X, jesteś aż? No ja przy toolboxie jestem. Tak, okej. Deploy RCU. Lechu, możesz tu podejść? Idę. Weź podnieś ten kabel tutaj, co ja patrzę na niego. Masz obie ręce wolne, więc możesz podnieść, nie? Co to? Tak, to. Możesz pick-up zrobić? Mogę zrobić pick-up. To rób. Czekaj, bo zanim moja postać się obróci. I dawaj go tutaj wtedy, tu. Ale fajny gumowy kabel. No zajebisty. No nareszcie rozkładam ten cholerny łazik. O, który wygląda trochę jak Wally. Nie, jest insert. Ale płynny, wow. 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 I for one welcome our new robotic overlords. Cześć, suki. O, jedzie Wally. Cześć, maciarzu. Jedzie Wally. Jedzie Wally. Właśnie, może tam welding torcha też wtedy chyba lepiej znaleźć tamten tego equipment boxa. Tam gdzie jest X. To ja sobie wsiądę do swojej tego, do swojej limuzyny i tam wsiadaj. Dawaj do swojej limuzyny, wsiadaj tam, nie? No. Właśnie, smutne jest to, że jedną limuzyną, którą mogę jeździć, jest Mercedes. Właśnie, bilecik z 80 za wsiadaż. No. Aha, trzeba zacząć wykrzyknikiem chyba. Albo już nie mogę streamować. Nie, można. No, a ja nie mogę. Taki sposób. Aha, po rurach nie można jeździć, taki problem. Nie można jeździć. Czyli znaczy, że źle rozłożyłem tego robota. A nie, dobrze. Dobra, to ja wjeżdżam na ten obszar znany, z którego kula ucieknie. Panie Michale, a tu gdzie to jest coś, który jeszcze cały? Co? Gdzie jest to coś, skoro mam wziąć sobie tego welding torcha? Tam gdzie stoję, to jest taka budka. A tu widzę ją. Monitor musisz kliknąć. Okej. A zrobię takie klikanie, jak w dumie zrobili? Nie. A, to jest słabo. Dobra, idę tam. Powiem, I am welding this door. Że weldowanie ręczne... Kurwa. No.
Weldowanie ręczne jest całkiem zabawne. Kładzie tak gruby lód, że... A mogę sobie też robotnika wziąć? Tak! Kurde! Ile mogło tych robotów być? Dwa chyba naraz. No to trudno jest to położyć. Ale jeden tylko z ramieniem chyba może być. To ja sobie wezmę ten welding torcha. Aha. Ale tu nie ma nic do spawania na razie, Leku, chyba. Nie, nie, tu gdzie ja jestem to jest no to trochę do spawania. To mam wziąć czy nie? Nie może, nie mogę tam wejść, bo jest kulant właśnie, Likta. To wezmę sobie robota wtedy. Jest napisane, że tam zbliżyć się nie można, bo tam robot jest, nie? Bo robotu tylko trzy. Aha. No ja właśnie tam jestem robotem. No właśnie ja nie mogę za bardzo podejść, bo jest, wiesz, bo wywala informację, że... Ja, robot? No, ja. O ja. Ja, 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 ja. Mam złe wspomnienia z weldowania ręcznego, bo mi się cały czas wydaje, że tu screamer będzie, bo ja za dużo w internecie przebywam. Dobra, to jest naprawione. Ty, a w ogóle fajna animacja jest, jak się zaczyna tym robotem sterować. No nie? Kurna, jaki krzywy lód. Całe pieniądze nasy poszły do tego. Całe pieniądze nasy właśnie. A my sobie jaja z tego robimy. No nie? W gumową rurę wjechałem. John Madden. John Madden. No. I co? No i weldujesz. Boże, jakaś mini gra. No właśnie o to chodzi. I się z tego śmieję. Yo dog, we have you like to weld? So we put a welder in your welder, so you can weld while you weld. A o co chodzi w tej minigrze w ogóle? No, że że weldujesz doła, nie? No dobra, ale co, mam przyciągnąć myszkę po tym czymś? Tak, bo to lód kładziesz. Okej, bo ja tam tylko się klikałem na to i się psuła gra. Mighty Quest for Epic Loot, tak. Tak. A ta gra może mieć w ogóle potencjał, tak a propos. No shit! A w tym sensie mi chodzi Mighty Quest for Epic Loot. Ubisoft robi coś takiego. Kurr! A to nie ma potencjału? No ma zajebisty potencjał przecież. To jest zajebista gra, Lechu. Dlaczego nie mogę tego weldować? Doa. Ja... skręcaj busy. Za daleko jestem, apparently. Ciekawe, no, jak daleko sygnał bierze. Sygnał synchronizacyjny? Insert mogę zrobić. Dobra, robię exit robot i idę sobie... O, jest tripper. Robię reparację na dystans. Reparację. Za drugą wojnę światową. Dobra, idę tego, trochę bliżej tego swojego robocika, co to bym sobie mógł tam... Powiem wam, czy że zajebiście emocjonujące. Emocjonujące po prostu, as fuck. No nie? Znaczy to jest robota ludzkich oligarchów. To w Ameryce? To nie, to by nie przeszło. Dobra, tu sobie zdeployuję się. Będę zdeployowany. Deploying deadly neurotoxin. 3, 2, 1. No ja nieźle ten panel słoneczny naprawia. Spawam nim, naprawiam go spawaniem. Czyli generalnie jedyne narzędzie, które w nasie jest potrzebne, to spawanka. Tak. Też bym mógł wystarczyć, że jak nasa. Kurr! Nie wiecie, że ja tutaj nieźle tam właśnie, wiesz, łączę kreski między sobą, czy tam na układach scalonych tam i tak dalej są, wiesz, kreski, które trzeba połączyć. Tam. Właśnie to robimy. Też powiedzieć, że no właśnie liczy grafii na układach scalonych. Tak, właśnie robię. Na 3 minuty po prostu coś takiego, 3 minuty coś takiego robię tutaj. Szkurwa, no. Także cała gra generalnie. Jest fascynująca. Za darmo na Steamie i polecamy każdemu. Polecamy każdemu, jak widać. Znaki. No dobra, czek. Znaki. O, teraz dobrze. O ty, produkujemy tlen! Pół litra na minutę. To wydłużamy w tym momencie czas gry, rozumiem? Chyba. Jej, udało mi się zaprawić po prostu baterię słoneczną.
Jestem jedyną osobą w tej grze, która się że mogłoby full healer start in 53 minuty. A zajebiście. Czyli zginiemy do tego czasu. Oh my god! Oh my god! Oh my god, GC, a bomb! A bomb! It's remote control. 3! Już 2 litry na sekundę. Bo ja naprawiam. I am welding this door. This door. Kurde, co za głupia gra w ogóle. No epicka jest po prostu, epickie zmagania po prostu. Ale... Tempo gry jest tak po prostu... No nie, szokujące. Szokujące po prostu tempo gry, nie? Nie wiem, jak epicka muzyka w tle po prostu, no lechu, ja nie rozumiem, o co ci chodzi. Big American TTS. Big American TTS. Mar. Mar. Mark. Okay, Mark. A to mi się przydarzyło. I did not get her. Zrobiłem SSI. It's well after it. A, to jest zwykle. After it. O, za 10 minut wróci tlen. Ty! My, kurde, proponujemy tą grę. Ja naprawiam odliczyć. To jest naprawiony. Dobra, to ja jeszcze pojadę tutaj. Tutaj chyba potrzebujemy robota z tym, z ramieniem. Chyba. No, bo na przykład Star Wars The Old Republic zawsze gestkowało Witard. Słowo. Tak, w większości gier oni nie wiem czemu. Blokada komunikacyjna nastąpiła. A kto chce być robotkiem z podnośnikiem? To było retoryczne pytanie. Ja chyba dziękuję. Ja mogę być. A mi się podoba robotowanie, także... No, jak na razie robotowanie to jest najciekawsze, co zrobiłem do tej pory. A, czekaj, jeszcze naprawiam jedną rzecz. No, mogę sobie stuknąć kurde w swoje udo. Co? What? Gdzie wy poszliś? What? No ja cały czas robotuję. Aha, ale to już jest za daleko. To co, wy gdzie wy jesteście? No ja stoję cały czas przy robot, przy kurde panel do roboty. Gdzie jest, kto ma ręcza? Ręcz leży koło mnie, na ziemi. Nie, koło skrzynki leży, koło kurde... Tam o, pizdu. Ja tutaj spałem kabelka. O mój Boże, czasu nie ma lechu, a ty tam jeździsz jakimś tam... Wydurniasz się, to jest poważna rzecz tutaj. Ale ja tutaj... O, czekaj, ta środkowa linia jeszcze nie działa cała. Ta środkowa linia, bo trzeba tam dokręcić ręczem. Aha. W jednym miejscu. Kurde, ja tam pojadę do... Kurwa, nie pojadę. Dlatego się kurwa pytałem, gdzie jest ręcz, abyście chuje tak daleko go postawili w ogóle. Bo możesz go wziąć też z tego, z... No, wiem, equipment tego, nie? Undeploy. Dobra. Dobrze. Dobra. 10 sekund zasejwowałem. Epicka gra, ale ślady zostają przynajmniej na tym. No nie? Epicka gra od NASA, po prostu jesteś kosmonautą, idziesz z tym, z kluczem francuskim i żeby dokręcić jakieś gówno. Tract robot, robot with arm, more speed. Moa! Moa! Wow, wow, many speed. Kurde, dobry jestem w tej grze. Astronaut drama, tak? Astronaut drama, tak. Dobra, to ja wziąłem robota z ramieniem. Za 6 minut oksygen będzie. Czyli mamy laga. Kurde, 3 minuty bez tlenu nie wytrzymają. A ty byś wytrzymał? 3 minuty? A, 4 minuty, bo ja byłem dobry. Dobra, i co? Kto to ratuje? Kto ratuje wam dupę znowu? Jak to kto? Wojtek? No raczej. No, przekręciłem znowu tamte gówniane jakieś tamte wszystkie te i co, te, i co teraz? I co zostało teraz do zrobienia w sumie tutaj jeszcze? No jeszcze tym robotem z ramieniem musimy podkładać tutaj różny syf. Bridge circuit moderate damage. Jeżeli nam się nie uda, no to wtedy będzie tam zabawnie. Wtedy się udusimy, wszyscy chciałby się udusić. No i będziemy musieli grać to jeszcze raz. Remove, to jednak nie jest dobry. Trzeba wymienić.
O, i zgrzeszaj się, bo zostały tam 2 minuty. No właśnie widzę. Muszę skoczyć do sprzętu i wyjąć circuitry. A robot with arm to co? No to właśnie z ramienia. Robot with arm. O. Okej, i plus dzięki. O. Czekaj, bridge circuit. Ja pierdzielę. Nie byliśmy do tego przygotowani. Nie wyszkolili nas do tego. I never asked for this. To co? No niech się tlen napełnia. Co tam się jeszcze sikli? Chyba nie zdążymy. Ale w takim układzie proponuję jeszcze raz zagrać. W tym momencie nawet. Ej. Deploy. You are very No, lubię tam z tym. No właśnie, robot mi się spotkał. O. Ja mam robota turbo speed. Podniosłeś to gówno, co zostawiłem? To zielone? Kurwa, pomarańczo jakiś nawet. Mogę podnieść. Nie, tego nie mogę podnieść. Aha. O lol. Przegraliśmy Mundysa Alpha. Jaki wstyd. Ale wstyd. No, wstyd. 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 Kurwa, gdzie ja jestem? Tutaj mi jest coś do podniesienia, kurwa. No właśnie. Ja gdzieś tu się... Ale wstyd. Nie mogę tego też poniewać, tylko opcję exit robot. Oj, wszedł się wyeksytowałem z nim. Dobra. I wymienne komponenty musimy wziąć. O, coś nie mogę trafić, o. Dobra, to teraz jak już wiemy, co trzeba zrobić po kolei, to myślę, że możemy spróbować ponownie. Myślę, że ktoś... Tam i wszyscy wyłączają ten film w tym momencie. No ja pójdę sobie ponaprawiać tam tym pierdolem. Leader? No niestety. No niestety, nie udało się. No niestety, ale robimy podejście drugie. No dobra. No to restart. To zabiję w ogóle w 6 minut. No. W taką grę przejebać, panowie. A gdzieś Eagles Point? A jest. Nie, pojawił się. Ja tymczasem przestanę być różowym rangerem, bo upatruję w tym główną winę naszej porażki. No jakiś podteksty w tym. Żółty to też jest baba, to ja będę, nie wiem... Ja będę Red Ranger, o! Fuck you guys! Wow. Fuck you, no! Dobra. To teraz tak. Kurr! Co to jest? No menu, którego się nie da wyłączyć. Mapa znaczy, okej. Da się wyłączyć. Jak ją wyłączyć? Spacją. O kurde. Dobra, to teraz ja od razu, dobra, wyjmuję robota. Ja idę spawać tam do gówno. Ja od razu wyjmuję robota. Z ramieniem najpierw, bo widzę, że z ramieniem jest niewiele rzeczy do zrobienia. Oj, czekaj. A ja tego spawającego wtedy wyciągnę sobie, żeby spawać. Equipment, bridge circuitów z 4 nam będą potrzebne. No to ja sobie zostawię. A ja taki wezmę sobie robota, który ma more speed do max. No. Speed! Wow, maybe speed, wow. No dobra, biegnij, pójdź. Kurde, jak on powolny jest. Przejdziemy to. Nikt nie... Żaden kosmos nie pokona bandy frajerów. Tak. Zwłaszcza teraz, jak już wiemy, co tu trzeba zrobić. Dobra, robot z ramieniem. More speed! O mój Boże. Mało mi się toczy. Fortuna kałem się tuczy? No skoro mówisz. Fortuna kałem się tuczy? No. Magda pocałuj pana, tak? Były te reklamy kiedyś. Fortuna kołem się toczy, taki sok był. Był. Nie, fortuna się toczy owocem tam było. Nie, fortuna się... Fortuna kołem... Nie, toczy, fortuna kołem się... Nie, fortuna się kołem nie toczy. Fortuna się toczy owocem. No, tam fortuna się kołem nie tuczy.
Ha ha ha, what a story, Mark. W sklepie koło Fortuny chciałabym tam łóżko wodne. Dobra, to ja wymieniam te badziewne komponenty, które się tam zepsuły. Wow, wow, tyle akcji po prostu. No nie? So much... Ale ta gra jest interaktywna. Będzie no zabawa. No, gra z definicji jest interaktywna. No nie wszystkie, teraz jak się tego patrzysz. Heavy Rain i te pierdoły. To jest bałkańska siła, polska moc tutaj. Bałkańska siła, polska moc. Dobra. Do tych wykrzykników trzeba wziąć. To Quest Giver jest. Quest Giver, skąd coś to wziął? No, no co, żółty wykrzyknik to Quest Giver jakby, nie? No było, było. Dobra. Podpiąłem Efficiency. Ale zanim podepniemy Efficiency, to przydałoby się włączyć tutaj chociaż jedną rurkę i... Rurkę. Rurku! Rurku! Upierdolony stół. A tutaj wiesz, konkretnie łączę tam kropki ze sobą. O, właśnie zdałem sobie z czegoś sprawę, ponieważ to jest muzyka, to nie będę mógł podłożyć żadnej. O. To chyba aż tak bardzo nie boli. Chyba, że się okaże, że tam się coś zagrało. Się zjebało, tak. No i wtedy cały ten voice chat. No. Byli się jebać. Kur. To mam nadzieję, że pierwsze to będzie parę minut będzie działać chociaż. Banda chudzia? Czudzia. Czudzia. Trawolo. Trawolo. O, CO2 filter, heavy damage. Ja tutaj naprawiam. Dobra, to już, nie, ja już wiem, co będzie trzeba. O kurna, położyć. Tym łazikiem jakoś się ciężko jeździ. Nie trafiłem. That's what she said. Lolololo. Incorrect equipment, kur. A coupler is going critical. Repair it quickly to prevent further damage. No przykro mi, ja spawam tutaj ten... No ja jestem robotem z ramieniem, więc lechu musisz. Ja spawam natomiast coś. No mi zostało tak 2 minuty do końca tamtego spawania, więc wiecie panowie. A tam to jest, okej, dobra. No idź, dawaj lechu, dawaj. No, to... Przyjadę, tylko przez tą rurkę nie chcę przeżyć. Pus. Kurr! Cze. Ile tu jest jak daleko? No mówię, minuta 30 została do zespawania, więc... Minuta do pluska. Minuta do pluska. Dobra. Exit robot. I teraz muszę iść po resztę części. Hopsasa! Tadadasa! O, zajebiście. Naprawiłem. Jej! Yeah. Jestem bohaterem. Narodowym. America! Czyli to miało być tak, CO2 filter na pewno. Ja, ale i kształtów. So much shapes, wow. So many shapes. No ja wiem, ale tak so much shapes, tak nie, to na noga robię. Kur, nie mogę nic w tym voice-chacie napisać, bo ciągle tylko muszę, wiesz, włączyć kropki. No właśnie, ja też chciałem i też nie mogłem. A ja też, ale cóż, służba nie drużby. No, także... Byliby z nas modelowi pracownicy NASA. We only feed America. Fuck yeah. Oh, I'm sorry, I thought it was America. Fuck. Co to? Fuck yeah? Fuck. America equals. Co? Equals. America. Asterisk key. Szajt. No nieźle, tam byśmy ratowali wszechświat tam. A w ogóle ja coś naprawiam, ale nie do końca wiem, o co tu chodzi. Jartusiowi kochanemu, bo my jesteśmy koledzy. Czekaj, bridge circuit. Jeszcze. A nie, bridge circuita przecież mam. Dobra, 2, 3, 4, dobra, to już... To już jest mało. Na robotę. Za mało już! Kleopatro! Wow, wow. Mało. Właśnie, jest 18 minut, dobra, tutaj... Będę już nie produkuje.
No nie produkujemy, bo nie ma ani jednej linii w pełni aktywnej. To aktywujcie linię. No trzeba ją naprawić najpierw. Megazorda trzeba aktywować. Tak. So metal. Big American TTS. No dobra, na tym głównie już mamy 100 efficiency, więc... No ja trzeba po prostu ponaprawiać tutaj. Ruthless efficiency, and I'm most fanatical devotion to the Pope. Bardzo fajnie, Wojciech. Kurr! Nie tu. Już składaj linię, bo na 5. Co? Mówię, żebyś to naprawiał. No naprawiam, no nie wiem. Po co cicho? Ja, ile kwiatków wyskoczyło teraz? Ile kwiatków? To jest fascynujące, bo nie wytrzymuję po prostu napięcia. No. So much tension. Yeah. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow, Inga. Wow, wow. Ooh, yeah. O Jezu, produkujemy tlen. Jak miło. Zakręciłem w komentarzu. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow, again, it's many realism. Także brakuje tego, co jest w każdym przenoszącym się Unreal Tournament, czyli możliwości tego, żeby kopii wklei po prostu. O, to... To by się przydało. 10% baterii, tak. To zostało. Wiesz co, generalnie jest tak, że wiesz, to nie ma feature'ów, które nie ma, które są w każdym przenoszącym się pakiecie biurowym i które wszyscy pracownicy biurowi korzystają, nie? Dobra, Oxygen Generator. Nie jest otwarta rurka, a ja pójdę... Tak wiem, to jest ta co ostatnio mówiłem. Kurde, mój robot. Tak wiem, zaraz ją tam połączę. Znaczy ja pójdę połączyć, ty się zajmij ważniejszymi rzeczami. No, ale to jest wszystko w zasadzie, tylko trzeba jeszcze, wiesz, przekręcić ją teraz, nie, więc idę po śrubokręt. Daj śrubokręt. Co się stało? Tą rurę trzeba przekręcić. Tak, trzeba przekręcić ją tam później. No to ty idź po śrubokręt, ja... Łazienka jest zamknięta. Co się stało? Wow, masz baterii. Co się stało? Nope. Oderwałaś tę rurkę ode mnie. Nope, not baby. Nope. ATB? True story, now, just touch Tesla. Czekaj, to był być sobie zmieniłem. Dlaczego? I cannot perform this action. And this will come. Dobra. Patrz. Oh god, no, my bed. No. I'm taking me power. Dobra, idę do mojego stanowiska do dowodzącego. Aaaa, fuck. Dobra, to Oxygen Generator był... A, czyli technicznie będzie sprawdzić. Tylko może uda nam się to zrobić szybciej niż 12 minut. Oh yeah, baby. Dobra, insert. Oh my god, you fucking loser! Oh my god, you fucking loser! I know. Nie ma takiej rury na świecie, której nie da się odetkać. No to z tego, z monologu, kurde, Andrzeja Grabowskiego, kabaretowego. Ja wiem, wiem. Że tak, Żydek z Kaptan obwiązuje trochę. Spok. Control Robot. Robot? Robot. Robot Chicken? Jest wow, wow, podnieś to! Wow, wow. Wow, wow, put your back, wow, put.
Ale zobaczcie, że teraz ta muza nie jest taka dramatyczna jak była. Bullet in the head. Bullet in... A burn the fucking head! A bullet in the fucking head. Fiu, fiu. Bo fuck nie działa po prostu. No. No ja prawdopodobnie zrobię to tak, że pierwszą część odcinka będę przyspieszał. Czemu? To takie fascynujące. No właśnie dlatego. Level 8. Ale zdrowe. Oj. I kamery zdrugnęło. No na szczęście nie. O. Oxygen. Właśnie, muszę zobaczyć ile, po ile Enslave stoi na Steamie, bo tutaj widzę, że ktoś odpalił. No dobra, I am welding this door. No nieźle, zajebiście tam właśnie. Optymalizacja procesu. Wow, so much process. Wow. Many process. So many threads. No. So much thread. Wow. Zajebiście to czytałem z tym. More is more. Dobra. Here comes ja biorę... another Chinese earthquake. Uj, oxygen. O, za dwie minuty już. Dobra, to ja robię full maintenance. Czyli nam już w zasadzie niewiele zostało do roboty. No. No, a może mogę teraz robocikiem powiedzieć i powkurzę się, patrz tutaj. No. Dobra, czy tu jest coś do naprawienia? Tam. Nie, chyba już nic nie ma. Tam trzeba robotem po drugiej stronie wyjechać i tyle. Nie, mój robocik ma 10% baterii na jeszcze. No właśnie, mój też. Dlatego. To co, mam ją bot odpalić, czy? Jak chcesz. Bunny hop. Bunny hop? No, z Ignusem bunny hopuje. Jak zależy to? Your robot has run out of power. Sam Nitridge's model. No serio, muszę mieć obie ręce wolne, żeby obsługiwać tym, no. No. Ale NASA nie pomyślała po prostu. No niestety. Że ktoś może chcieć po prostu. Z czym? Welding torch czy arm? Chyba z weldingiem. Chodź tam... pani, jak się zrobimy zderzenie na klaty w powietrzu. Czekaj, tylko muszę robota postawić. Postaw. No nie, to się uda, bude. Nie mogę skakać z tym. No właśnie, nie da się skakać. Master alarm is off. Oxygen flow is returning to normal. O już, dobra. Tak, i no, żadna asteroida nam nie podskoczy. I w tam tym momencie sądzę, że jednak dobór gry nie był najlepszy. A moje statystyki zostały na Steamie. Question mark exclamation point Come
normalnie Ctrl ten. Au. Au. No to. Au. Thanks for joining us. Exclamation point, question mark, exclamation point, question mark, exclamation point, smile, question mark, exclamation point, question mark, exclamation point, question mark, exclamation point, question mark, exclamation point, exclamation point, question mark, exclamation point, question mark, exclamation point, exclamation point, exclamation point, exclamation point, exclamation point, Dobra, panowie, to... Dobra, słuchajcie, żeby podsumować jakoś zgrabnie, także widzieliście przeepickie zmagania, tak. Naprawdę, które niestety po raz kolejny ja wkopałem wszystkich, żebyśmy w to grali. I generalnie, jak widać, gusto do gier mam znakomity, jak widać. No. Ale spoko. Choć ten odcinek nie był zajebiście emocjonujący poza naszą głupotą na TechChacie, to na drugi sezon szykujemy wam niezłe pierdolnięcie. Coś naprawdę niezłe pierdolnięcie. To ma być właśnie tam no special, no. Christmas special, jak tak dzisiaj pójdzie, to będzie. No, no. Także... Dobra, to dziękujemy wszystkim za dołączenie do bandy frajerów i tam mam nadzieję, że tam właśnie nie zasnęliście. Right. Pobudeczka, nie śpimy. No. Dobra, już ja wyłączam to, bo... No.